Dzień dobry wszystkim, ja jestem Mario i wyruszam właśnie na Ultra Roztocze 120 km i zapraszam Was razem ze mną na ten piękny wypad. Jest lekka ekscytacja, dzisiaj to w ogóle apogeum i już się nie mogę doczekać startu. Oczywiście nie biegnę aż do Józefowa na Roztocze, to jest po prostu krótkie rozbieganie przed jutrzejszymi zawodami. Ultra Roztocze 120 km, jestem przy starcie, za 8 minut zaczyna się bieg, więc strażacy, podziękujcie, żywicie piątkę, brawko, płycie i niech im gwiazdka pomyślności, tak jest, niech im gwiazdka pomyślności, nikt nie wygaśnie, na punktach kontrolnych, na wolontach, 7, 6, 5, 4, 3, 2, jeden! Naprzód! Powodzenia, kochani! Brawo! Brawo, brawo, brawo! Jedziemy, jedziemy, jedziemy! Rysiu, idziemy się na mecie. Idziemy, jedziemy. Ania, gdzie jesteś? Nie! Jest i dyszka za mną, 11 km, jest godzina 5 z hakiem, już powoli się robi tak bardziej jasno, po drodze próbowałem coś tam nagrać, ale jeszcze było ciemno, pięknie szumi rzeka obok, jazda!
i dwie dyszki za mną, pomrowisko za mną, prawie przeskoczyłem taki najgłębszy element, ale prawie zsunąłem się już na suchego, prawie suchego gruntu jedną nogą, a potem zmoczyłem obie, więc to wyszło. Pobiegnie się bardzo fajnie, bardzo fajny klimacik, super roztoczańska przyroda, także naprzód. Trzydziestka jeszcze nie pykła, ale jest 30 kilometr pod Gargamelem. W tym roku bez regeneracji u Gargamela, gdyż jest bardzo wcześnie i Gargamel jeszcze śpi zapewne. Lecimy dalej. Cześć! To ci lat. Punkt kontrolny w Suścu. Troszkę podjadłem. Napełniłem flaski. Jeden izo, jeden woda. Jeszcze zapasowy wodą. I wyruszyłem dalej. Cztery tyszki, rachu ciachu, robi swoje, się masz brachu. Ale poleciał rower. Rowery śmigają zacnie tutaj.
Elo, elo! 42, 195 w tak pięknych okolicznościach przyrody. Już się wsypał człopini ostry, ale ładuje do przodu. Yeah! Cześć. Cześć! 50 km, s'il vous plaît, sir. 51 km. Troszeczkę tempo spadło. Ale kroczek za kroczkiem. Naprzód i naprzód. Dziesiąty, dziewiąty kilometr. Jestem u Świętego Rocha. Miejsce szczególne. Przepiękne. Wyjątkowe. Słuchajcie, chłopaki zapłacili za ile godzin? No, ale limit jaki macie? Jak limit? No, limit mają do 10, więc stwierdzili, że... Oczywiście. Słuchajcie, Roztocze jest tak piękne, że warto... Po przebaku w Krasnobrodzie wziąłem sobie pyszną zupkę na wynos i zaraz odpalam bieganie i ładuję. Dobra, będzie to kundo. Tak jest. Chcę zobaczyć. Nie ma bufetu, ale tak wycyrkulowałem, że musiałem się zatrzymać i uzupełnić płyny przed dalszą podróżą. Ruszyłem dalej. Jest to 75 kilometr. I zmierzam ku słynnym szczebrzeszyńskim wąwozom. Będzie przeorka totalna, ale podobno kto pokonał wąwozy, tego nic już nie zajedzie na tym biegu do końca. Pierwsze podejście jakoś mnie specjalnie nie zaorało. Ale pamiętam, że rok temu też to pierwsze podejście mnie nie zaorało, a chwilę później szukałem w myślach sensu istnienia. Także zobaczymy, tu będzie teraz.
No, szybko się zaczyna. Wróciłem ostatni punkt w zwierzyńcu i jeszcze 35-38 jakoś tak, więc chciałbym tylko w miarę sprawnie pokonać, zobaczymy czy się uda. Jestem dobrej nadziei. Peace. Jak wybiegałem z punktu po pysznych pierogach i cieplutkiej herbatce, sumnie zapowiadałem, że na Bukową wbiegnę. Cofam to. A na tych stopniach, moi drodzy, liczę fulę. Zobaczcie, jakie fajnie promienie słoneczne przebijają się przez chmury. I właśnie przed chwilą pykła setka. Gonię do mety, chociaż jeszcze 25 km, więc wszystko tam się może zdarzyć po drodze.
Także z pokorą, ale gonię. Zrobione, wygrane, wszystko pięknie. Pozdrowienia. Kilka słów podsumowania. Ultra roztocze 120 km. Z Józefowa do Józefowa, start o 4 rano, zamknięcie mety o 6 rano następnego dnia, 26 godzin limitu czasowego. Ja zrobiłem ten bieg w 21,5 godziny. Ten bieg był sprawdzianem formy, był to pierwszy start na dystansie ultra w tym sezonie. Wcześniej biegałem półmaratony i jeden maraton. Specjalnie się nie spieszyłem, celebrowałem sobie ten dzień, zachwycałem się pięknem roztoczańskiej przyrody i taki był na to mój plan. Cieszyć się tą super jednodniową 120-kilometrową wycieczką. Punkty żywieniowe były oddalone od siebie o mniej więcej 30-35 km. Tam można było skorzystać z pomocy wolontariuszy, zjeść same dobre rzeczy, uzupełnić flaski w picie, izo, cola, oczywiście woda, gdzieniegdzie była ciepła herbata, ciepła zupa, bardzo smaczna. Chętnie z tego wszystkiego korzystałem. Oprócz tego mniej więcej w połowie drogi do każdego punktu były przygotowane stanowiska, gdzie można było uzupełnić płyny. Trasa była oznakowana wzorowo, zgubiłem się tylko 3 razy i to tylko i wyłącznie przez to, że się zamyśliłem i zagapiłem. Natomiast raz już było ciemno, wtedy musiałem skorzystać z traka, żeby wrócić na trasę. Z traka skorzystałem również podczas ostatniego fragmentu na ostatnim kilometrze, na ostatnich 2 kilometrach, kiedy to miałem przyjemność pokonywać super labirynt w kamieniołomie. Zbójecka organizacja top topów, przygotowanie mega, wszyscy zaangażowani, super pomoc wolontariuszy, którzy uwijali się, żeby wspierać biegaczy, motywujący, uśmiechnięci, po prostu super, wszelkie jakieś niebezpieczne przejścia, pokonywanie jezdni zabezpieczone przez strażaków. Wielkie dzięki za Waszą pomoc, za Wasze serce i za Wasz cenny czas. Ja podczas samego biegu borykałem się z różnymi trudnościami, które całe szczęście udało mi się pokonać. Nie poddałem się i w jednym kawałku dobiegłem do mety, co jest bardzo ważne. Bardzo gorąco zachęcam Was do udziału w kolejnych edycjach nie tylko Ultra Roztocza, ale całego cyklu Tour de Zbój, bo naprawdę warto. Wielkie dzięki za obejrzenie tego filmu, za Wasz czas i życzę Wam, kochani, wszystkiego dobrego. Cześć!